Fundacja na rzecz dzieci z Zagłębia Miedziowego istnieje od 20 lat. Przez ten okres znacznie przyczyniła się do poprawy zdrowia najmłodszych mieszkańców nie tylko regionu, ale również całego kraju. Na przestrzeni 20 lat, bo tyle istnieje fundacja, zorientowaliśmy się, że pomoc dzieciom w różnych, prawda, schorzeniach typu schorzeń oddechowych, kardiologicznych takich jest udzielana, natomiast zdrowiem środowiskowym jako kompleksowo, całościowo badania, profilaktyka, leczenie, właściwie nie ma jednostek w Polsce takich, które by ani w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, ani w ramach profilaktyki nie ma takich jednostek, które by tym się zajmowały. Fundacja realizuje wiele programów mających za zadanie zarówno profilaktykę, jak i samoleczenie. Główny projekt realizowany praktycznie od początku istnienia organizacji przyniósł i przynosi nadal wymierne korzyści. Jest to program długofalowy, czyli obserwacje mamy dość długie. Przebadaliśmy około 170 tysięcy dzieci. Udało nam się wyłowić spośród tych wybadanych dzieci ponad 15 tysięcy dzieci, którym należało udzielić pomocy zdrowotnej. I tutaj również nam się udało. Każde dziecko, które takiej pomocy wymagało, ta pomoc mu została udzielona. W działania fundacji zaangażowani są specjaliści związani z chorobami układu oddechowego z całego świata. Udało nam się pozyskać dla wspierania działań fundacji naukowców właściwie z całej Europy i nie tylko, bo również bardzo znanych ekspertów ze Stanów Zjednoczonych, jak na przykład profesor Bellinger, którzy są znakomitościami, jeżeli chodzi o profilaktykę zdrowotną i leczenie w zakresie mikrointoksykacji ołowiowej. Rokrocznie organizujemy międzynarodowe konferencje, na które zapraszamy naukowców właśnie z całej Europy i z całego świata. I na taką konferencję przyjeżdża około 70 do 100 naukowców, oczywiście również z Polski. Organizacja prowadzi również spotkania informacyjne dla rodziców przebadanych na zawartość ołowiu we krwi dzieci. Na konferencjach objaśniane są wyniki przeprowadzonych badań oraz dalsze postępowanie lecznicze. Rodzice ich nie pokrywali żadnych kosztów. Były to badania dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gminy, badania bezpłatne. Dzisiaj spotykamy się z rodzicami, tymi, którzy zdecydowali się, że ich dzieci zapytani kierowali do nas, jaka jest wartość u dzieci ołowiu i pobieraliśmy im za zgodą rodziców krew do badania. Dzisiaj otrzymują wyniki właśnie i staramy się, tak jak zwykle, staramy się powiedzieć, co z tym problemem dalej robić, propozycje. I jakie jest dalsze postępowanie, czy to profilaktyczne, czy prawda, potrzeba kontroli, potrzeba leczenia, w zależności od tego, jaki wynik u dziecka się stwierdza. Organizacja prowadzi swoje działania m.in. dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, pomocy unijnych funduszy oraz wsparciu z urzędów miast. Programy takie przeciwdziałają schorzeniom układu oddechowego oraz obejmują kontrolą matki w ciąży i noworodki. Fundacja prowadzi także wyjazdy dzieci na turnusy lecznicze. Tam, gdzie zachowujemy pewien, prawda, utrwalony i potwierdzony tryb postępowania medycznego, leczniczego z dziećmi na turnusach akceptowany przez Radę Naukową Fundacji, która istnieje również od 20 lat. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu powinny być kontynuowane, bo z tego co wiem, to nie jest tylko kwestia naszej szkoły. Jest to takie organizowane imprezy i badania są na terenie całego chyba Dolnego Śląska nawet, a przy tym my znowu jako nauczyciele i jako pracownicy szkoły jakby możemy tak powiedzieć wspomagamy poprzez organizowanie, szczególnie w tych młodszych klasach, w tych klasach 1-3 wyjazdów dzieci właśnie na tak zwane zielone szkoły. To są najczęściej wyjazdy właśnie w tereny, jakbyśmy to nazwali, czyste, ekologiczne, czyli tam, gdzie te dzieci chociaż przez tydzień, dwa mogą oddychać takim powietrzem, no
całkiem innym niż tym, które żyją tutaj w Dunaju.